Jakie będzie tysiącletnie królestwo? Jakie będzie tysiącletnie królestwo? Chrystus będzie panował w pokoju i sprawiedliwości. Mamy to opisane między innymi w Księdze Izajasza, 11 rozdział, od 3 do 5 wersetu. I będzie czułym w bojaźni pańskiej i nie będzie według widzenia oczu swoich sądził, ani według słyszenia uszów swoich karał, ale będzie ubogich sądził sprawiedliwości, a w prawości będzie karał cichych na ziemi i uderzy ziemię rózgą. Ust swoich, a duchem warg swoich zabije niezbożnika. Albowiem sprawiedliwość będzie pasem biodr jego, a prawda przepasaniem nerek jego. Widzimy tu wyraźnie, że Chrystus będzie panował w pokoju i sprawiedliwości i w świętości, co znajdujemy w Zachariasza, 14 rozdział, 20 werset. Zachariasza. 14 rozdział, 20 i 21. Dnia onego będzie na rzędach końskich napisane świętobliwość pańska. A kotłów będzie w domu pańskim jako miednic przed ołtarzem. Owszem, każdy kociel w Jeruzalemie i w Judzie poświęcony będzie Panu zastępów, a przychodząc wszyscy, którzy ofiarować mają, brać je i ważyć w nich będą, a nie będzie Kananejczyka więcej w domu Pana zastępów dnia onego. Ziemia będzie oczyszczona, odmieniona, inna. Do tego stopnia, że Izajasz, mówiąc o niej, używa określenia nowa ziemia, co znajdujemy między innymi w Izajasza, 65 rozdział, 17. Albowiem oto ja tworzę niebiosa nowe i ziemię nową, a nie będą wspominane rzeczy pierwsze, ani wstąpią na serce. A także Izajasza 66, 22. Bo jako te niebiosa nowe i ta ziemia nowa, którą ja uczynię, stanie przede mną, mówi Pan, tak stanie nasienie wasze i imię wasze. Wśród stworzenia zapanuje harmonia. Widzimy, że wilk będzie gościem jagnięcia. Tak mówi przecież Izajasza, 11 rozdział, 6 i 8 werset, ale też w tym rozdziale, który przed chwilką czytaliśmy. Wilk z barankiem paść się będą z połem, lew jako wół plewy jeść będzie, a wężowi proci będzie chlebem jego. Nie będą szkodzić ani zatracać na wszystkiej górze świętej mojej, mówi Pan. Czyli widzimy, nadto stanie się, że pierwej niż zawołają, ja się ozwę, jeszcze mówić będą, a ja wysłucham. Czyli widzimy wyraźnie, że Izajasza 65:25, ale też Izajasza 11:6-8. 11:8. A dziecię ssące będzie grało nad dziurą żmijową, a to, które odstawione jest, wpuści rękę swoją do dziury bazyliszkowej i
to widzimy też. I będzie mieszkał wilk z barankiem, a lampart z koźlęciem będzie leżał. Także ciele i szczenię lwie i karmne bydła pospołu będą, a małe dziecię rządzić ich będzie. Krowa i niedźwiedzica z połem paść się będą, a płód ich pospołu leżeć będzie, a lew jako wół plewy jeść będzie. Widzimy wyraźnie, że będzie to całkowicie odmieniona ziemia. Także możemy przeczytać w Rzymian 8 rozdział, 19 i 22 werset. Tam mamy takie świadectwo Ducha Świętego na temat tego okresu. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie marności jest poddane nie dobrowolnie, ale z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dziatek Bożych. Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Zatem widzimy wyraźnie, że będzie to całkowicie zmienione. Ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Tak świadczy Izajasza 11:9. Izajasza 11:9. Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej, bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską, tak jako morze wodami napełnione jest. I także możemy przeczytać Izajasza, rozdział 35. Weselić się z tego będzie pustynia i miejsce leśne, a rozraduje się i zakwitnie jako róża. Ślicznie zakwitnie i radując się, weselić się będzie z wykrzykaniem. Chwała Libanu będzie jej dana i ozdoba Karmelu i Saronu. One ujrzą chwałę pańską i ozdobę Boga naszego. Umacniajcie ręce osłabiałe, a kolana zemdlałe posilajcie. Mówcie do zatrwożonych sercu, wzmocnijcie się, nie bójcie się, oto Bóg wasz z pomstą przyjdzie. Z nagrodą Bóg sam przyjdzie i zbawi was. Wtedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą. Wtedy podskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie. A bowiem wody na puszczy wynikną, a potoki na pustyniach. I stanie się miejsce suche jeziorem, a bezwodne źródłami wód. W łożyskach smoków kędy legali trawa, trzcina i sitowie rość będzie i będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie. Nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych, którzy tą drogą pójdą i głupi nawet nie zbłądzą. Nie będzie tam lwa, a okrutny zwierz nie będzie chodził po niej ani się tam znajdzie, ale wybawieni po niej chodzić będą. Odkupieni, mówię, pańscy nawrócą się i przyjdą na Syjon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich. Radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze. Również będzie to czas radości, o czym czytamy w Izajasza 65:18-19 wersetu. Tam są wyraźne słowa pokazane przez Ducha Świętego, zapowiadające ten wspaniały okres. Czyli Izajasz 65:18. Izajasz 65:18. Owszem, weselcie się, radujcie się na wieki wieków z tego, co ja stworzę, bo oto ja stworzę Jeruzalem na radość, a lud jego na wesele i rozraduję się w Jeruzalemie, a weselić się będę w ludu moim, a nie będzie słychać w nim głosu płaczu i głosu narzekania. Także wiemy, że będzie związany szatan.
I to jest bardzo dobra wiadomość, że będzie zamknięty w otchłani. To mówi nam objawienie Jana, rozdział 20. Jest to wyraźnie powiedziane, już czytałem to wcześniej, ale przeczytam jeszcze raz, dlatego że jest to bardzo pocieszający fragment. Objawienie Jana, 20 rozdział. I widziałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz do przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej i uchwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. O ile ktoś wtedy zgrzeszy, jest to jeszcze niestety możliwe, gdyż wprawdzie szatan jest związany, jednak ludzie posiadają wciąż ciała i ich grzeszną naturę. I będą mogli niestety dobrowolnie grzeszyć. A to jest bardzo smutne. To jeśli ktoś zgrzeszy, wtedy jeśli ktoś zgrzeszy, jest to niestety jeszcze możliwe, gdyż wprawdzie szatan będzie wtedy związany i będzie zdezaktywowany, jednak ludzie będą posiadali wciąż ciała i ich grzeszną naturę i będą w stanie grzeszyć. Grzeszyć dobrowolnie. To jeśli ktoś zgrzeszy, będzie natychmiast osądzony, bo tak mówi Psalm 101. I ten Psalm 101 zawiera taką informację. Psalm 101, werset 8. Psalm 101, werset 8. Co poranek tracić będę wszystkich niezbożnych na ziemi, abym tak wykorzenił z miasta pańskiego wszystkich, którzy czynią nieprawość. A także Izajasza 65, 20. 65, 20. Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym ani starca, który by nie dopełnił dni swoich, bo dziecię we 100 latach umrze, a grzesznik, choćby miał i 100 lat, przeklęty będzie. Izrael będzie stanowił centrum Królestwa Chrystusowego, będzie stanowił geograficzne centrum Królestwa Chrystusowego. Będzie on także kanałem błogosławieństw dla narodów, bo tak mamy to objawione w Izajasza, rozdział 65. Od 18 do 20 wersetu są takie słowa: owszem, weselcie się, a radujcie się na wieki wieków z tego, co ja stworzę, bo to ja stworzę Jeruzalem na radość, a lud jego na wesele. I rozraduję się w Jeruzalemie, a weselić się będę w ludu moim, a nie będzie słychać w nim głosu płaczu i głosu narzekania. Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, który by nie dopełnił dni swoich, bo dziecię we 100 latach umrze, ale grzesznik, choćby miał i 100 lat, przeklęty będzie. Także Zachariasza, 14 rozdział, 16 werset. Zachariasza, 14 rozdział, 16 werset. A ile ich pozostanie z onych wszystkich narodów, które by przyciągnęły przeciwko Jeruzalemowi, będą przychodzić od roku do roku pokłon oddawać królowi, panu zastępów i obchodzić święto kuczek. A kto by nie szedł z pokolenia ziemi do Jeruzalemu,
pokłon oddawać królowi, panu zastępów, na tych deszcz padać nie będzie. Wiemy też, że Kościół w tym okresie będzie miastem niebiańskim, świętym Jeruzalem, bo jest to opisane z kolei w objawieniu Jana 21, rozdział, werset 9. I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi i mówił ze mną i rzekł, chodź, pokażę ci niewiastę, oblubienicę baranka. I zaniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi miasto wielkie, świętą Jerozolimę, wstępującą z nieba od Boga, mającą chwałę Bożą i światłość jej podobna do kamienia najkosztowniejszego, jakby kamienia jaspisu, promieniejącego jak kryształ i mającą mur wielki i wysoki, mającą 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wyryte imiona 12 pokoleń synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy, od północy 3 bramy, od południa 3 bramy, od zachodu 3 bramy. I mur miasta miał 12 fundamentów, a na nich imiona 12 apostołów baranka i ten, co mówił ze mną, miał trzcinę złotą dla wymierzenia miasta i bram jego, i muru jego. I miasto leży w czworobok i długość jego taka jak jest, jak i szerokość. I wymierzył miasto trzciną na 12 tysięcy staj, i długość, i szerokość, i wysokość jego są równe. I wymierzył mur jego na 144 łokcie podług miary człowieczej, która jest miarą anioła. I budowa muru jego była z jaspisu, i miasto było złoto czyste, podobne do szkła czystego. I fundamenta muru miasta ozdobione były wszelkimi drogimi kamieniami. Pierwszy fundament jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karniol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. I 12 bram jest 12 pereł. I każda brama była z jednej perły i ulica miasta złoto czyste jak szkło przezroczyste. I przybytku nie widziałem w nim, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest przybytkiem jego i baranek. I miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Albowiem chwała Boża oświeciła je i świecznikiem jego jest baranek. I narody zbawione chodzić będą w światłości jego i królowie ziemscy wnoszą do niego chwałę i cześć swoją. I bramy jego nie będą zamknięte we dnie nocy, bowiem tam nie będzie. I wniosą do niego chwałę i cześć narodów, i nie wejdzie do niego nic nieczystego i nic, co czyni obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są napisani w księdze żywota u baranka. I pokazał mi rzekę czystą wody życia, jasną jak kryształ, wychodzącą z tronu Boga i baranka. Pośród ulicy jego i z obu stron rzeki drzewo żywota przynoszące owoc 12 razy, wydające każdego miesiąca owoc swój i liście drzewa ku uzdrowieniu narodów. I nie będzie już nic przeklętego i tron Boga i baranka będzie w nim i słudzy jego służyć mu będą i ujrzą jego oblicze i imię jego na czołach ich będzie i nocy tam nie będzie i nie będą potrzebowali świecznika i światłości słonecznej, bo ich Pan Bóg oświeca i królować będą na wieki wieków. I jeśli chodzi o kościół lub zgromadzenie, to jest taka przyszłość. Tak mówi nam Słowo Boże.